13 maja obędzie się bez reklamy. Posłuchaliśmy dzisiaj 30 roku się od Johannesa Bramsa, historycznego nagrania z roku 1905, który grała emisję symfonii orkiestra i dyrygował Artur Toscanini za wysłuchanie dziękuję Aleksa Szczepiczko. Radio Koncita. No dzisiaj, proszę Państwa, dzień bez supermarketu. Śpiewajmy pieśni religijne, cieszmy się na fortepianie, na flecie, na gitarze, berecie. Początek programu w telewizji trwał o godzinie 18.15, w Radio Maryja o 21.30. Radio Koncita, Tok FM Euro Koncita, Barbie, Baby Langström, Ekstra, 13.15. Dzisiaj jest 13 maja. Tu Radio Maria Katolickiej, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewicana. Zapraszam Radio Słuchaczy do wspólnej modlitwy Gorokontu Bożego Miłosierdzia. Modlitwę tę transmitować będziemy z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu, a przewodniczyć jej będzie ojciec Stanisław Janik. W walce z przestępcami podatkowymi rząd Prawa i Sprawiedliwości może śmiało realizować ambitne cele społeczne. Takie jak zapowiadany program wyprawka. Dzisiaj modlitwa, dzisiaj medytacje, proszę Państwa. Ale na pewno nie reklamy, bo reklama to jest, wiesz, sugeruje handel, przypomina o handlu, a dzisiaj jest wolna niedziela, bezhandlowa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chińczyk przegrał, niech się wynosi do Chin. Właśnie dbałość o następne pokolenie, dbałość o dzieci, o młodzież jest w centrum naszego Prawa i Sprawiedliwości zainteresowania. Jezusowe zapowiedzianej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Autorzy projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt są gotowi na dyskusję w sprawie najbardziej kontrowersyjnych zapisów nowelizacji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości i sprawozdawca projektu Krzysztof Czabański zapowiedział w Polskim Radiu 24, że jest otwarty na wszelkie merytoryczne sugestie. Dużo propozycji poprawek i mówiono, mając ręce i nogi, więc trzeba by było to zrobić już w trakcie funkcjonowania, bo są to niestety sprzeciwy wynikające z bardzo takich partykularnych interesów. Zrozumiałe, godzina trzecia do przyjęcia skali społecznej. Ustawa ma poprawić los zwierząt w Polsce, przypomnę Krzysztof Czabański. Czy próba ucywilizowania tej sytuacji, warunków. Miłosierny tego zlikwidowania patologii, jaką jest wydawanie albo stawienie publicznych pieniędzy na ochronę zwierząt. Na ten problem zwróciła uwagę także Najwyższa Izba Kontroli, która alarmuje, że co czwarte zwierzę w schronisku umiera, a większość pieniędzy z puli przeznaczonych na ratowanie wyznanych pomorzy jest przeznaczalna i odmawiana zamiast na opiekę. W Warszawie rusza marsz mistrza, który ma upamiętnić Witolda Pileckiego, mistrza Wojska Polskiego, dobrowolnego więźnia Auschwitz, żołnierza konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, zamordowanego 70 lat temu przez władze komunistyczne. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek zwraca uwagę, że to nie Auschwitz, a więzienie przy Rakowieckiej w Warszawie stało się miejscem kaźni Witolda Pileckiego. Pan Rakowiecki mówił o patriotach, Urzędu Bezpieczeństwa, że oświęcił, to był Igaszko, człowiek niezwykle prawy, ale myślę, że trzeba tu jedną rzecz podkreślić, bo człowiek, który później przez kilkadziesiąt lat został zapomniany, dzisiaj jest symbolem naszej walki, ilustracją również, że te wartości, wasza zwycięża po kilkudziesięciu latach. Kompendium wiedzy o rodnictwie Pileckim wraz z bogatym archiwum dźwiękowym można znaleźć na stronie www.pileckim.polskieradio.pl. Polskie Radio 24 sprawuje patronat medialny nad warszawskim marszem rotmistrza. Kilka tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach ku czci świętego Stanisława, patrona Polski w Krakowie. Wierni przyszli w tradycyjnej procesji ze wzgórza Wawelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce, gdzie odbyła się uroczysta msza. Wzięli w niej udział przedstawiciele episkopatu i władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda.
Procesje ku czci świętego Stanisława odbywają się w Krakowie od blisko 800 lat. Przenoszone są sztandary i relikwie świętych, w tym świętego Stanisława. Na czele procesji przeszli biskupi i księża, za nimi poczty sztandarowe mieszkańcy. Wielu wiernych założyło tradycyjne stroje krakowskie, stroje historyczne albo w mundurze. Wiem, tutaj krakowskie kądzie miejsce, nie pierwsza. Miałem okazję kiedyś gdzieś... Dla niego bolesnej męki, dla niego bolesnej męki. Jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Gorący temat. W kopalni za tylko odnaleziono ciało kolejnego z poszukiwanych górników. Akcja trwa w dalszym ciągu, poszukiwany jest jeszcze jeden górnik. Przy telefonie Konstanty Wolny, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych. Dla jego bolesnej my. Trudne warunki cieplne.
pracuje w wysoka temperatura, a dla jego bolesnej męki. Przyjął w aparatach, gdzie temperatura w wydychanym powietrzu dla jego bolesnej męki. Także trzeba odpowiednio dobrać wydatek energetyczny ratownika, aby nie uległ on sam wydatkowi śmiertelnemu na zasadzie zaoszczędzenia. Także to jest bardzo skomplikowana procedura i technicznym, i decyzyjnym. Dla jego bolesnej męki. A przede wszystkim takim naszym rodzinom jest to, że to jest trwa chciałbym za wspólną modlitwę, modliła się Łucja i Kazimierz Kraśkowska. Króluj nam Chryste. Tym, że większość kochań pracuje w warunkach zagrożenia wodnego. To nie jest woda. Ta woda nie pochodzi z rurociągów czy jakichś układów techniczno-technologicznych. To jest woda pochodzenia naturalnego. Nad wyrobiskiem są poziomy wodonośne, są cieki wodne i pod wpływem sposób stworzyła się sieć szczelin i następuje powolny dopływ wody do tego wyrobiska i w tym najmniejszym miejscu zagłębieniu ta woda się zbiera. Także z jednej strony wodę pompujemy mało wydajną tą automatyczną, a z drugiej strony mamy do czynienia z ciągłym dopływem wody. Czyli w jakimś sensie wyścig z czasem również. Wyścig z czasem, ta sytuacja na tym zarówno pod wpływem ilości dopływanej wody no nie przeraża, bo jeżeli mamy do tej wody i do tego jesteśmy sobie przyzwyczajeni, to jak potrafimy ją ująć, to jest bardzo dobrze. Także to tylko chodzi o tempo obniżania wierzchnika poziomu wód właśnie w tym rundzie, w tym zagłębieniu wyrobiska. Co dzieje się z taką wodą pod ziemią? Dokąd ona jest pompowywana? Cała kopalnia jest tam 5 rurociągów i ta woda jest albo przekazywana do wyrobni sąsiednich, to rama akcji, chodzi o to, żeby jak najszybciej do tej wody pozyskać. Natomiast w warunkach normalnego ruchu jest cała sieć rurociągów, która tą wodę odpompowuje do rurociągów głównego odwadniania i ta woda jest wypompowywana na powierzchnię. I tam poprzez zbiorniki osobiste odprowadzana jest do cieków naturalnych, jak to się dotyczy głównych rzek Polski, zaczynając od Wisły, a zakopanie nadwiślańskie wprowadzają te wody do normalnego Polski. W przypadku akcji technicznej w Zofiówce słyszeliśmy tylko kilkakrotnie, że ratownicy musieli kierować sobie drogę właściwie ręcznie. Domyślam się, że to nie jest norma w przypadku akcji technicznej. Jeżeli chodzi o akcję i akcję, gdzie mamy do czynienia z poszukiwaniem ludzi, cały zawał przebiera się ręcznie, w związku z tym, że nie można zastosować materiałów wybuchowych, żeby nie uszkodzić ratowników wewnętrznych zawałów, nie można stosować wierci i tak dalej, nie można, żeby nie uszkodzić ratowników pod zawałem. Także jest to żmudna praca, gdzie no, wszystko przebiera się rękami, natomiast jest taka mała mechanizacja. To są przetykacie same urządzenia, jak stosują podczas wypadków samochodowych strażacy. To znaczy są podnośniki, pompy, przecinaki. Szczególnie ważne są tutaj różnego rodzaju przecinaki do metalu, ponieważ wyrobisko jest obudowane co metr, co pół metra metalowymi łukami i to podczas pompnięcia zawału wszystko się przemieszcza i ten cały wyrobisko
przytaczała wcześniej, to wyczynia to wyrobisko, jak i miłość umocniona łaską sakramentu ale generalnie to jest ciężki będzie mocniejsza od wszelkich przeżywanych słabości i kryzysów. Natomiast w ramach postępu stawia się za młodym pokoleniem, aby znajdowało godzina mocne oparcie naszego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Święty Janie Paweł II, strzeż nasze drogi i pozwól im doświadczać w codziennym życiu pięknej miłości, której obecna jest moc Chrystusa, odkupiciela człowieka i zbawiciela świata. Święta siostro Chomsky. Święty Janie Paweł II, błogosławiony księży Michale Zobuszko. Tak, 13 maja w naszym kościele pod Puskim można zyskać pozwolenie warunkami, a najbliższy piątek, 18 maja, druga roczna nocy każdej świątyni. Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na 11.30 na powód niepodległości. Na później uczestna Eucharystia o godzinie 19. Wszystkie słuchacze Radia Maryja, chory cierpiący, który jest wspólnotnicy, a także tutaj zgromadzony w sanktuarium w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także w takich sytuacjach, że przejście jest ciasne, że trzeba się ciągać, to, no to jest taka technika, że ten aparat się ściąga umiejętnie kleczyk i ciągnie i posuwa się go przed sobą, żeby przejść przez jakiś odcinek, który jest bardzo niski, taki zawirowy. Jest to niebezpieczne, bo rozszczelnienie maski to wiadomo, jakie są konsekwencje. Nie mówimy o sytuacji kilkaset metrów pod ziemią przecież. Tak, to jest kilkaset metrów pod ziemią, to jest wysoka temperatura, także nie ma tej wentylacji, takie wyrobisko drobne, to możemy zastosować wentylatory elektryczne, jest opór powietrza. Prądami niezależnymi i tak dalej. Natomiast swoją wentylacja też ma wydajnie unoszenie pneumatycznym i ta ilość powietrza też jest nieduża, także tutaj jeszcze są słabe warunki wchłodzenia ratownika, no i duża wilgotność, także to wszystko jest przeciwstawia się. Także modlitwa, modlitwa i wiadomości.